początki nauczania zdalnego były trudne, ale wiedziałam, że nie mogę zawieść moich studentów. Nie chciałam dopuścić do tego, by moje zajęcia nagle stały się mniej interesujące. Kiedy dowiedziałem się, że od następnego dnia nie będzie zajęć stacjonarnych, od razu poczułem, że trzeba zadziałać teraz, zanim powstanie za duży dystans między studentami a nauką, między nami, żeby utrzymać rytm pracy, bo wiem, że jak się raz z niego wypadnie, to później trudno do niego wrócić. Wyszłam z założenia, że forma przekazu na zajęciach online powinna być taka sama jak na zajęciach stacjonarnych. W związku z tym zajęcia zaczynam chwilę przed czasem, dając się i rozpoczynając luźną rozmową ze studentami. Tłumaczę zagadnienia, które będą omawiane, wskazując te bardziej istotne. Pozwalam studentom na dyskusję, wymianę poglądów, żarty. Staram się utrzymywać ciągłe zainteresowanie studentów. Zajęcia muszą mieć swoją dynamikę. Ciekawy quiz dla studentów na początku zajęć zamiast kawy? To moja propozycja. Dzięki zdrowej rywalizacji można nie tylko zdobyć dodatkowe punkty, które mogą okazać się bardzo ważne w kontekście samego zaliczenia, ale przede wszystkim można powtórzyć materiał i uświadomić sobie, czego jeszcze nie wiem, a w czym jestem dobry. Zajęcia online są atrakcyjne, jeśli stworzymy studentom przestrzeń do pracy. Ważne dla mnie jest to, że na zajęciach online studenci są aktywni. Zgłaszają się, wykonują zadania. Czasem brakuje atmosfery, która panuje na zajęciach kontaktowych, ale staram się, żeby wykłady i ćwiczenia były zawsze ciekawe i urozmaicone, żeby studenci czuli się zmotywowani do dalszej pracy. Zajęcia online rozpoczynały się rok temu. Moje najmłodsze dziecko nie dosięgało klamki. Teraz sytuacja się powoli zmienia. Nie ma już drzwi, których by nie sforsowała. Prowadząc zajęcia online ze studentami, zapraszamy ich do naszej prywatnej przestrzeni. To zbliża. Przygotowanie zajęć zaczynam od napisania jednego zdania, myśli, z którą chcę, żeby studenci wyszli z naszego spotkania. Dopiero potem opracowuję wiedzę, materiały, które pomogą zrozumieć temat. Szukam ilustracji w zdarzeniach z życia, najlepiej aktualnych, albo w procedurach badawczych. Na zajęciach koncentruję się na dyskusji. Opowiadam i dopytuję studentów o ich przemyślenia na dany temat. Nie studiujemy po to, aby zakłuć, zaliczyć i zapomnieć. Dla mnie ważne jest to, aby każdy student wyniósł dla siebie chociaż jedną rzecz, która będzie mu towarzyszyła w życiu zawodowym. Student powinien być obecny na zajęciach. Natomiast aktywizacja i przekazanie mu wiedzy to już moje zadanie. Jakość kształcenia zależy od podejścia wykładowcy, szczerości, otwartości. Nie można nauczania online traktować jak wykładu, bez żadnej reakcji ze strony studentów. To od nas, wykładowców, zależy, czy takie zajęcia będą ciekawe, praktyczne. Nie można zaprzestać prowadzenia ćwiczeń w grupach czy indywidualnej pracy studenta, jego współpracy, kreatywności.